powiem to na początku, bo może do końca nie dotrwa każdy. Dacie ten film, a nie jesteście naszymi subskrybentami, to żebyście wcisnęli ten czerwony napis subskrybuj i ewentualnie również dzwoneczek, który jest przy nim, abyście nie pominęli żadnego z naszych filmów, a żebym wiedziała, że jesteście razem z nami. Zapraszam do dzisiejszego oglądania. Witajcie, z tej strony Małgosia z kanału Okiem Mamy. Dzisiaj, tak jak obiecałam w poprzednim filmiku, będzie dużo ciekawszy film niż ten, który był ostatnio. Dzisiaj będę Wam pokazywała kilkudziesięcio, bo niektóre ubrania stąd mają nawet 20 lat, kilkudziesięcioletnie ubrania, które moja córka dostała po siostrach mojego męża i te ubrania są po prostu fenomenalne. I właśnie tym filmem chciałabym zniszczyć taki stereotyp, że stare ubrania są faux pas, są brzydkie, nie powinno się ich nosić, bo to wiecie, już nie jest w modzie. Właśnie udowodnię, że te ubrania, które są tutaj, które tutaj leżą i które za chwilkę Wam pokażę, są genialnej jakości, są przepiękne. Takich ubrań nie kupicie dzisiaj w żadnych sieciówkach, w żadnym sklepie, w żadnej taniej odzieży. Także wydaje mi się, że to są takie perełki, które jeżeli o nie dobrze zadbamy, będzie nosiła na pewno jeszcze córka mojej córki bądź mojego syna. Także nie przedłużając, zabieram się za pokazywanie. Pierwszą rzeczą, która podoba mi się generalnie najbardziej, jest to taka spódniczka, taki wzór. Jest to taka krata żółto-biała. Ta spódnica nie jest czarna, kamera może troszkę przekłamywać, ona jest granatowa. Jest ona po prostu tak, jest cudowna. Tył zapinana na guzik. Nie ma tutaj żadnego suwaka, są dwa guziki do regulacji, nie ma żadnego suwaka, nic nas tutaj nie upija, nic nas tutaj nie gryzie, wiecie, jeżeli jest za duża, no to po prostu jej nie założymy, bądź jeżeli jest za mała, no jest po prostu genialna do jakiejś czarnej bądź białej bluzeczki, po prostu no robi całą robotę. Kolejną rzeczą, i to też będzie spódnica, którą jak zobaczyłam, to pomyślałam sobie, że jeżeli byłabym kilkanaście kilo chudsza, to ja bym chętnie ją sama założyła. Zobaczcie na tą spódniczkę jeansową, zobaczcie. To jest prawdziwy jeans, prawdziwy gruby materiał. Ona jest z firmy Lee Cooper i widać, że ten jeans jest porządny, twardy. No ja nie widziałam takiej spódniczki dla dziewczynki, żeby móc kupić ją gdzieś w sklepie, bo jeżeli bym taką zobaczyła, to na pewno bym kupiła. I Zuzia wygląda w niej tak śmiesznie, tak genialnie, co prawda jest troszeczkę na nią za długa, bo jest za kolana, więc jeszcze sobie trochę na nią poczeka. No ale zobaczcie samo to, jaka ta spódniczka jest. No jest po prostu cudowna. Widzicie? Super. I jeżeli jedziemy ze spódnicami, to Wam pokażę jeszcze taką piękną, różową spódnicę. Zobaczcie. Tą spódnicę akurat, ta spódnica należy do siostry, najstarszej siostry Pawła. Jest ona tak cudowna, jest siostra męża też właśnie mówiła, że bardzo jej się podobała. Ma ona dwie takie falbanki, jedna i druga, i jest zapinana tutaj na guziki. I te guziczki też są takie słodziutkie, zobaczcie, one są takie błyszczące. Ma kieszonki. No i czy ktoś mi powie, że taka rzecz jest brzydka, albo gdzie można w dzisiejszych czasach taką spódniczkę kupić? No nie można nigdzie, takie rzeczy właśnie były tylko i wyłącznie kiedyś do kupienia. I jeżeli ktoś zadbał, tak jak właśnie tutaj mama mojego męża zadbała i siostry o to, żeby one były przechowywane, dlatego one właśnie tak dobrze wyglądają, więc to jest spódniczka. Właśnie zapinam sukienkę na wieszak, żeby Wam ją dobrze pokazać, ale to jest mój faworyt zaraz po tej spódnicy jeansowej, którą Wam chwileczkę wcześniej pokazywałam, ponieważ ta sukienka, co prawda jest na lato, bo jest cieniutka, jest przewiewna, jest to delikatna bawełna, ale zobaczcie sami. Zobaczcie sami tą sukienkę. Te wzorki, które tutaj są, są wyszywane ręcznie. Przepiękny tutaj biały, ten jasny detal. Z tyłu tylko guziczki.
i oczywiście może być tutaj wiązana na kokardkę. Jest ona tak mięciutka. Zobaczcie zresztą na te rękawki. Zobaczcie, jakie to jest słodkie. I tutaj jest ta sama, ten sam detal przy szyjce i na drugim rękawkiem jest to samo. No po prostu bajka. Oj, zobaczcie jeszcze tutaj. Tutaj również jest ten sam detal. Znaczy ta spódniczka po prostu nie jest piękna. Jest przepiękna. Już sobie wyobrażam ją na Zuzi w lecie, bo teraz jest jeszcze troszeczkę na nią za mała. Ale no jest cudowna. I ten materiał, wiecie, jeszcze a propos materiałów, muszę Wam powiedzieć, że dzisiejsze materiały, kiedy coś, zresztą jesteście pewnie tego samego zdania, że gdy kupimy jakąś rzecz w jakiejś znanej sieciówce, po kilku praniach ona się staje jakaś rozciągnięta, bądź jakaś za ciasna, robią się na nie takie jakby meszki i to brzydko wygląda, już nam się nie podoba, a zobaczcie, te ubrania mają tyle lat i zobaczcie, na nich nie ma żadnych meszków, żadnych, na żadnym z tych ubrań nie zauważyłam zużycia, w cudzysłowie, a większość z nich na pewno nosiły trzy dziewczynki, więc jakość jest genialna w porównaniu do dzisiejszych czasów. Zapomniałam jeszcze o jednej spódniczce. Zobaczcie tą spódniczkę. Z takim tutaj błyszczącym guziczkiem czarnym. Na gumeczce. Czana, ona jest właśnie z takiego dosyć śliskiego, sztucznego materiału. Ale zobaczcie za to, jaką robotę robi tutaj to białe wykończenie. Zarówno na spódniczce, tutaj, na środkowej części i tej u dołu. I ten dół jest taki troszkę przezroczysty. Z kolei ta czarna, ten czarny tutaj element nie jest w ogóle przezroczysty. O tak, zobaczycie. Zobaczcie. Ja córeczka lubię się tak obkręcać w każdej ze spódniczek. No jest po prostu cudowna. I zostały nam jeszcze dwie rzeczy, które chciałabym Wam pokazać. Zobaczcie. Zobaczcie na tą bluzeczkę z tym kołnierzykiem. Jak moja córka kiedyś w niej zeszła od babci z góry, to pomyślałam sobie, Boże, skąd one mają taką bluzeczkę? Zobaczcie na ten piękny kołnierzyk i na rękawki, zobaczcie na te wykończenia na rękawkach. I na wzór, zobaczcie, jakie to jest cudowne. I ta bluzka byłaby właściwie, tu ma jeszcze taki ściągacz, ta bluzka nie byłaby niczym szczególnym, gdyby nie te urocze guziki. To gdzie w dzisiejszych czasach kupicie taką bluzeczkę? Nigdzie. Jeżeli poślę, właśnie mam zamiar na wigilię w przedszkolu córkę ubrać w tą bluzkę, to wiecie, nikt na pewno takiej nie będzie miał, a jak ubieram ją w coś, co po prostu kupię, nie wiem, czy w 5-15, czy w Smyku, czy w jakimś jeszcze innym takim sklepie z ubraniami dla dzieci, to często się zdarza, że te dziewczynki biegają sobie po przedszkolu w tych samych ubraniach. No bo jeżeli wszyscy, albo większość ludzi stamtąd kupuje, no to wiadomo, że takie sytuacje się zdarzają. A jak ubiorę córeczkę w tą i myślałam, żeby ubrać właśnie ją w tą i w tą ciemną spódniczkę. No po prostu to będzie genialne. Co prawda ta rzecz, której zapinam guziki, nie jest rzeczą, którą nosiły siostry mojego brata. Aczkolwiek kupiła ją w taniej odzieży babcia Zuzi, ale nie mogłam się oprzeć, żeby Wam ją pokazać. Jest to również jeans, tylko z tym razem jest to jeansowa sukienka. Również z bardzo dobrej jakości jeansu, z guziczkami. Zobaczcie na te kieszonki. I ona ma tutaj z tyłu takie kieszonki. Na rękawkach ma takie guziczki przepiękne. I słuchajcie, ona jest właściwie w rozmiarze 104-110, więc na Zuzie jest taka na styk. Ale powiem Wam, że jest troszeczkę za ciasna, jeśli chodzi o tutaj, więc założę ją jeszcze raz, może dwa razy ją założę i po prostu będzie czekała na przejście dalej. W każdym bądź razie, co Wam chciałam powiedzieć, że ten jeans na pewno również był wiele razy prany, na pewno, a jest w stanie świetnym. Jest on twardy, porządny, nie jest to taki jeans, który mamy w dzisiejszych sklepach, taki wiecie, jakby bawełniany jeans, takie coś cieniutkie, to właśnie to w ogóle zarówno to, jak i ta jeansowa spódnica, są to rzeczy, które kiedyś na pewno kosztowały mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo pieniędzy, ale kiedyś jednak stawiali na jakość, nie na ilość. W dzisiejszych czasach chyba się to jednak zmieniło, więc ludzie stawiają na, firmy stawiają na ilość, a jeżeli o jakość, to jest dużo, no życzenia.
Więc na dzisiaj to już wszystko. Chciałam Wam pokazać ubrania, które mają tyle lat, niektóre co ja, niektóre dużo mniej, a w każdym bądź razie na pewno wszystkie są pełnoletnie. I chciałam Wam pokazać, jak to właśnie kiedyś było i zdjąć tą taką przypiętą karteczkę, że stare ubrania są brzydkie, już się ich nie powinno nosić i że wiecie, są staromodne, niemodne. Właśnie to jest nieprawda, bo widzieliście, że te ubrania są piękne, są w przecudownym stanie, przecudownej jakości i dzisiaj, ile byście nie wydawali, to ubranie w takim stanie, w takiej jakości, i jeżeli miałabym porównywać na przykład jeans bądź bawełnę z jakiegoś materiału, z jakiegoś ubrania, na pewno nie kupicie czegoś takiego, na pewno nie kupicie czegoś takiego w sklepie, na pewno nie w sieciowym. Ode mnie na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pamiętajcie, że zawsze z tej strony pojawiają Wam się filmy z naszego kanału, do których serdecznie zapraszamy. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!